Hej, hej, hej! Przed Wami recenzja książki Złama Musia, pani Tiny Baker. Książkę mam do recenzji od wspaniałego i mrocznego wydawnictwa Filia, które po prostu uwielbiam, uwielbiam, bo wydaje idealne książki, idealne w moich klimatach. Ten, kto mnie zna, to wie, że thrillery kocham całym sercem i tu jest ich pełno. Zatem książka wydana została 27 kwietnia 2023 i tak długo czekała, że mogę ją zrecenzować. Mamy ostatnio tyle problemów prywatnych, że po prostu to wszystko na mnie czeka, ale mam nadzieję, że tak jak ja kocham książki, takich niektórzy poczekają po prostu za tym wszystkim, co się dzieje. Słuchajcie, wracając do książki, jestem naprawdę zaskoczona, że w tak niepozornej, co by się wydawało książce, znalazłam cały ogrom wskazówek i rad, do których nieraz warto, a nieraz nawet wręcz trzeba się stosować. I pierwszą z nich, jaka mi się nasunęła podczas czytania, to niedbanie o siebie w ciąży. Wiecie, matki zapominają, że nosząc w sobie życie, tak naprawdę są za nie odpowiedzialne. Mamy tu taką postać Kim, która z pewnością nie jest matką idealną. Jest zmęczona życiem, no, dzieci mają też innych ojców, a na dodatek niedługo będzie rodzić kolejne. Jest tutaj wiele spraw, które ją denerwuje, choćby i nawet obecny partner i jego karcący wzrok na każdą rzecz, naprawdę, o takie pierdoły się czepia. Cokolwiek by nie zrobiła, zawsze jest coś źle. Choćby czasami nawet miło się wypowiadał o dzieciach, to jednak nawet nie zdaje sobie sprawy, że wplata w te rzeczy coś takiego niemiłego. Ona to później powtarza, że tak naprawdę wie, że to co dobre nigdy nie trwa wiecznie. Wiecie, córeczka Kim ma 5 lat i początkowo wygląda na przesłodką i przeuroczą dziewczynkę. Z drugiej perspektywy znamy tutaj myśli, marzenia i przeszłość takiej obcej kobiety, która się tutaj pojawi, no, która z braku własnych pociech tak naprawdę chce mieć własne i najlepiej na już. Najlepiej od razu. Kiedy więc widzi, jak jakaś kobieta w ciąży lekceważy właśnie swoje potomstwo, tą dziewczynkę, no nie zastanawia się dwa razy, tylko instynktownie porywa pięciolatkę i myśli, że będzie słodko. I tutaj chciałam też zauważyć, że media często podają nam wiadomości na podstawie tego, co najlepiej się sprzeda. Zamiast tej kobiecie pomóc, oczerniają jej zachowanie, robią zdjęcia z ukrycia, żeby ukazać, jak okropną jest matką i tylko czekają na każde potknięcie, żeby je opisać i zwiększyć do rangi skandalu i podsycać każdego dnia, żeby obroty i pieniążki rosły. Każą płakać na żądanie, no bo tak wypada. Każą odpowiednio się ubierać, no bo będzie się bardziej wiarygodnym. Każą opowiadać historię życia niczym z najlepszego filmu, bo podobno widzowie lubią się wzruszać. Tylko, że to tak naprawdę wszystko męczy Kim. Ona wie, że jest nieidealna, ale nie chce takiej nagonki. Chociaż nie zawsze jest w pełni uczuć właśnie do tego zaginionego dziecka, to jednak chce, naprawdę chce, żeby się znalazła. W głowie przelatują jej tu bardzo różne scenariusze i wiecie co, ona nawet życzy śmierci dziecku, jeżeli ktoś w tym momencie ją tak długo katuje i wciąż sprawia jej ból. Wiecie, tych opisów uczuć jest tu bardzo dużo i co kolejne to naprawdę z innej perspektywy. My bardzo często będziemy mieli też o niej inne zdanie. Ilekroć nadejdzie jej kolei wypowiadania się, będzie to albo pozytyw, albo negatyw. I pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda porwana matka i jej nowe dziecko. No, z pewnością nie tak wyobrażała sobie posiadanie tego maleństwa, jeśli można tak tą dziewczynkę nazwać. Bowiem im dłużej z nią przebywa, tym bardziej jej priorytety się zmieniają. I wszystko przez to, że porwana nie jest zwykłą pięciolatką. I pozwólcie, że w tym miejscu zakończę. Wiem, jak ważne jest czytanie książki, kiedy do końca nie zna się jej losów. Nadmienię tylko, że faktycznie obie matki nie mają łatwo. Każda z nich podobnie widziała macierzyństwo i każdą z nich spotyka niespodzianka. Autorka pokazała, w jak zakłamane można żyć w świecie i tak naprawdę co dla kogo się liczy. Jakikolwiek wątek tutaj mamy rozpoczęty, to naprawdę czytamy go z zapartym tchem. Im dalej, tym nowych faktów pojawia się coraz więcej i wiecie co? One tylko zmieniają nasz punkt widzenia. Niestety dzieci biorą często przykład z rodziców czy opiekunów i papugują najczęściej te złe rzeczy. Poruszony też zostanie motyw adopcji i klimatyzacji takiego dziecka w nowej rodzinie, gdzie autorka podkreśliła, że najchętniej wydajemy osądy na temat osób, których w ogóle nie znamy.
Plotki lubią zaczynać się od suchych faktów, z czego każdy czuje się zmobilizowany do tego, żeby coś tam od siebie dodać. No i końcowa forma takiej informacji często odbiega, totalnie odbiega od jej początku, żeby nie powiedzieć od prawdy, gdyż to zawsze wydaje się człowiekowi, że gdzieś tam ona tkwi, ale nie zawsze. Wiecie co, ja uwielbiam czytać książki tej pisarki, gdyż ona opisując tych swoich wymyślonych bohaterów, dodaje do tego prawdziwe wydarzenia bądź sytuacje, które kiedyś miały miejsce. Jej książki naprawdę należy czytać pomiędzy wierszami również, chociaż nieraz trudno jest wychwycić tak bardzo, te wydarzenia nas pochłaniają, to co się tutaj dzieje, to chwilami coś nam może umknąć, co jest też warte uwagi. Niemniej jednak książkę mam opisaną z punktu widzenia różnych postaci i właśnie to dzięki temu widzimy dany problem, tak jakby tej osoby, rzeczy, czy też postaci, o której się aktualnie mówi i tak naprawdę jak reagują na to wszystko inni. Mamy średniej wielkości dróg z ładnymi odstępami, więc naprawdę szybko się ją pochłania. I w trakcie czytania osoby, które mają dzieci, zaczną inaczej do nich podchodzić. Ale w jaki sposób? To rozwinięcie tematu pozostawię tym, którzy chcą ją przeczytać, albo ci, którzy już ją przeczytali. Mi naprawdę ogromnie się podobała. Mega, mega książka, która bardzo dużo ma przesłań, bardzo dużo daje do myślenia i no, potrafi zmienić nasz punkt widzenia na bardzo wiele sytuacji. Można by powiedzieć, że na końcówce media zawsze kłamią. A jaka jest prawda? Przeczytajcie i dowiedzcie się sami. Książkę Wam mega polecam. Do usłyszenia. Hej, 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 hej.